Jesteśmy od dokładnie wczoraj wieczór, przyjechaliśmy tutaj. No i od tego czasu jesteśmy tak naprawdę na służbie z drobną przerwą. A przyjechaliśmy z Wolisławia. Nasza drużyna to 5. Wolisławska drużyna Rycerz Wilki, 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Działamy na Śląsku, dokładnie w Wolisławiu Śląskim. A nasza organizacja to Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Pomagaliśmy tam kierować ludzi, rozdzielać im ubrania, rozdawać jedzenie, tak. No i w szczególności kierować ich właśnie w stronę autobusu. Ludzi uciekających z Ukrainy jest naprawdę bardzo dużo, ale dużo jest też tutaj wolontariuszy, organizacji, ale też zwykłych ludzi. Nawet ze Śląska dowiedzieliśmy się, że tu przyjechały po prostu ludzie, żeby pomóc, więc zaangażowanie jest tak duże, że to naprawdę idzie bardzo sprawnie. Na pewno za dużo w tych wszystkich ubrań tu jest, bo to się po prostu marnuje. To na tych kupach leży, że to wszystko masakra. To jest za dużo tych ubrań. Tak. Tam. Ale zarazem cieszymy się, że pomimo, że tych ubrań jest dużo, pomocy. Dużo, że pomoc jest naprawdę ogromna, bo Polacy chcą pomagać Ukraińcom. Polacy naprawdę czują się do tego zobowiązani, bo nie możemy być obojętni w takiej sytuacji. Ale jest też dużo ludzi także z Europy, co też jest budujące. Z Włoch, z Niemiec też przyjeżdżają, pomagają. Naprawdę bardzo fajne sytuacje, że jest takie duże zaangażowanie. Jakiejś organizacji, czy tak prywatnie? Tak prywatnie. We need help. We need help. Yes. What do you need? Eh? What do you need? We need people, cars, bus, autobus. We need very too much people now, Italy, living and stay here and live there, place, and waiting for bus. In Italy.
Okay, I understand. I get this, video this on the guy, Twitter. Yeah, yeah, this guy, he live in Sicily. I came from with my car with friends and bring food and clothes and everything, and now we are waiting for this is hero for Italy kids and women. Hero, this is hero. Thanks, nice to meet you. A lot of time you spent in this place? No, I arrived here yesterday after 36 hours with car. It's today that I drive and I don't sleep, because it's something like 300 kilometers from my... Yeah, I know, I was in the Sicilia. I have been in Poland for study when I was young, so I like Poland and I want to help the people in Poland and abroad, because the war is not the solution of the problem. Z Ukrainy do Czeskiej Republiki. Do Czeskiej Republiki? Do Czeskiej Republiki. I tutaj państwo stąd ich odbieracie i dopiero nie przekraczacie granicy z Ukrainą? Nie. Oni przyjęli rakiem, pociągiem. Pociąg, rozumiem. No. A dużo jest tych osób tutaj? No takie, no autobus, my mamy autobus. Cały autobus praktycznie zawsze zajęty. Tak, 45 ludzi. I kobiety, dzieci? Jedną kobiety, dzieci, no. Mali dzieci, jo. Tak. I jak emocje? Hrozny. Różnie. Katastrofa. Jo, když malý dítě, je mu zima, má hlad, leží na zemi, katastrofa. Jo. So we are working and help to that people. I study in Poland in Wrocław University of Science and Technology, pursuing PhD in mechanical and power engineering. And this is my friend Vishnu. He is from London and he is from London. Also, yes, study in Imperial College. Oh, and yes. You come here to yes, help people. To help people. Nice. And he, you can also join. If you, of course, yes. Please. And you come from London to yes. help people in Polish borders. Yes, correct. I mean, you're an amazing man. No. This is the Save International mission, right? So wherever the need is, we'll get called, and the volunteers, you know, whenever we have time. So. This was last minute. It was yesterday we got a call, said, you know, we can go help out at these borders, and you know, today I'm here. So that's the mission. It's the how long you want to hear this place? We are from last week till 25 February, and on 24 February Russia attack on Ukraine, and till 25 we are on. Wewnątrz zobaczycie masę wolontariuszy i oczywiście masę uchodźców. Co prawda teraz jest trochę luźniejszy czas, ponieważ pociąg z Ukrainy jeszcze nie przejechał. Także jest dość luźno, dzięki czemu my możemy w ogóle wejść tutaj. Proszę się rozejrzeć dookoła. Tak wygląda zwykły klimat i taka codzienność, można powiedzieć, w sztabie zarządzania kryzysowego na dworcu w Przemyślu. Tutaj mój kolega przyjechał z Belgii, rozmawia tylko po angielsku i po francusku, ale przyjechał tutaj jako wolontariusz, żeby pomagać w taki sposób, jaki może. Pracuje tutaj od 4 dni i wczoraj nawet wylądował na medycznym z przemęczenia i pewnymi traumami, ale już jest pozbierany z tego, co widzę. Przejdziemy tutaj.
Ja tutaj akurat pełnię funkcję tak jakby wolontariusza organizacyjnego przy sztabie zarządzania kryzysowego Wojciecha Bakuna oraz tłumacza w językach rosyjskim, ukraińskim, angielskim i oczywiście na polski. Bo też nie wszyscy rozmawiają po polsku akurat. Tutaj podejdziemy do tego okienka, zobaczymy tylko. Tam jest przejście do sztabu zarządzania kryzysowego bezpośrednio, ale my tam nie będziemy wchodzić, bo to jest strefa wyłącznie dla wolontariuszy. Żadnej prasy, żadnych takich rzeczy. Przejdziemy tutaj. Okay. Would you like to provide a short interview to our local press here? Yes, but, just a few words. Oh yes, but I already you can't go out now because I already mentioned you and you already filmed. So please tell our. You know I don't speak English very well. It's okay. I can try, huh? Neither okay. I. So okay. What do you want? Where are you from? I'm come from Belgium. Yeah, just like I said. Okay. So and what was your inspiration to come here? How it happened? That you like to decide to come here? I'm decide to come here because I'm watching on my television what's happened here, and I don't want to stay in Belgium. I want to go here to help people who need it, and I think I'm much helper here. You make huge help here. I know it. Totally. But I think it's much better to be here than on your than sofa. Yeah. Well, thank you very much, and thank you for your help. Thank you. Tutaj możecie zobaczyć, jak telewizja zaraz jakaś międzynarodowa chyba nagrywa malarkę z Ukrainy, Annę Glebovon, wystawę której tutaj się odbyła w korytarzu dwa dni temu i wystawę której, i ona też udzielała wywiadu dla CBS News 60 minut. Jej syn został na Ukrainie, a ona wzięła to, co jest dla niej najdroższe, czyli jej obrazy, które widzicie w tej czarnej teczce, takiej czarnej torebeczce, prawda? I teraz jest tutaj. Ubolewa nad tym, że zostawiła część rodziny na Ukrainie swojego syna i to, że pozostałe jej prace zostały zniszczone. To jest tylko jedna z tysiące historii, które tutaj się przewija. Pozwoli pan. Teraz przejdziemy do punktu pomocy medycznej. Tutaj ostatnio z takich działań organizacyjnych i logistycznych to nasze rozwiązanie to są te właśnie takie pasy zaznaczone na podłodze, które usprawniają w jakiś sposób przebieg i przypływ osób w razie nagłej potrzeby do punktu ratownictwa medycznego. Tutaj jest ten punkt. Nie będziemy tam pewnie wchodzić, ale możemy zobaczyć to z zewnątrz. Nie będziemy przeszkadzać lekarzom, bo i tak oni cały czas mają tutaj sajchon, można powiedzieć. No nie, może nie taki sajchon jak na przykład w Korczowej, czy w Medyce, czy tam w Krośnianku, czy w Zesinie. Ale w każdym razie nie będziemy ich rozpraszać. Tutaj jest taka strefa VIP, można powiedzieć. Ogólnie to jest już restauracja przemyska i
tutaj zazwyczaj siedzą media, nie? Wszystkie media światowe to generalnie skupiają się tutaj. Możemy nawet zapytać kolegów skąd to nie, ale nie będziemy tego robić. Ale możemy. Teraz przejdziemy z powrotem. O, tutaj kolega z Dortmundu przyjechał z Niemiec i proponuje podwózkę do Niemiec. Możemy niego zapytać o coś. Excuse me, do you speak English? Yeah. Would you like to provide some short interview to us? We would like to ask you, where are you from and what is your task here? I will do the mask first down. Yeah. It's quite easy. Yeah, hello. My name is Stefan. I'm from Dortmund. Nice to meet you. I'm working in a volunteer fire department in Dortmund. Mm-hmm. So, therefore, it's normal for us to assist other people with needs and who needs help. Mm-hmm. And we traveled with a lot of medical stuff yesterday here to the border at the Ukraine. And now we are on the way back, and we want to give some people the opportunity to take our private car. We have a van for 5 people. It's quite better to travel in a safe car as to travel with a train, because we know from some people who arrived in Germany, they need 17, 20, 25, 40 hours. And yes, especially for the children, it's quite easier to travel by car. Well, it's quite awesome. It's nice to meet you. Thank you very much. See you. See you. Zwróćmy teraz uwagę na okienka z wydające darmowe jedzenie, gorące posiłki, gorące herbaty i słodycze dla dzieci. Kuchnia działa 24 godziny na dobę. Szczerze, ja nie mam pojęcia, jak oni to robią, bo ja sobie nie wyobrażam. Tutaj przez ten dworzec przewija się, według moich takich szacowań, no tak co najmniej kilkanaście tysięcy osób dziennie. I plus jeszcze to są wolontariusze między innymi i osoby spotykające rodziny i tak dalej. I im wszystkim trzeba zapewnić jedzenie, może nie wszystkim, ale większości. I im to się sprawnie udaje. Nigdy nie widziałam, żeby czegoś brakowało. Przynajmniej tutaj na kuchni oczywiście. Tutaj Państwowa Straż Pożarna prowadzi rejestrację osób, które potrzebują przespać się jedną noc, czy potrzebują transportu w jakieś określone miejsce. I bo do nich też się zgłaszają te osoby, które chcą gdzieś podrzucić. Na przykład tak jak tamten kolega z Dortmundu przed chwilą. I wtedy to pozwala ich w jakiś sposób łączyć. Ale głównym zadaniem jest to, że oni się skupiają na tym, gdzie po prostu rozlokować tych osób. Tutaj są kasy biletowe, a tak naprawdę oni są w tym momencie niezbyt potrzebni, na pewno nie są potrzebni dla osób z Ukrainy czy żadnych innych uchodźców, ponieważ im cały transport w Polsce, transport kolejowy jest za darmo po okazaniu jakiegoś dokumentu ukraińskiego albo potwierdzającego przekroczenie tej granicy. Natomiast no tutaj, ja tutaj na przykład czasem kupuję bilety czy tam w pociągach. Widzę, że ta nasza malarka z Ukrainy jest wolna w tym momencie. Możemy zapytać ją o jakiś krótki wywiad. Скажите пару слов для нашей такой местной патриотической телевидения. Конечно. Да. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Анна Глебова, я из Харькова. Называемся Анна Глебова, и я там с Харькова. Скажите, чем вы занимаетесь и как вы сюда попали? Расскажите нам ту историю, которую я уже от вас слышал неоднократно. Я очень не хотела ехать, потому что у меня в Харькове сын, он студент университета.
компьютерной безопасности. В связи с этим у него очень плохое зрение, и он мог не идти на войну. Но в связи с тем, что в прошлом году погиб его старший брат, у него очень тяжелая травма, и он не хотел уезжать вообще. Он говорит, пускай едут женщины и дети. Я переведу. Аня из Харкова, есть малярк, он и заставила там своего сына, над чем очень уболела, потому что он, по тем, как его брат старший сгинул, он мал травмы и очень хотел зостать, и сказал, что нех выезжают кобеты и дети, а он будет там волчил и хочет, конечно, зостать. Поэтому я оставалась с ним, но мне стало страшно от того, что я живу как какая-то крыса в подвале. Я подумала, не ходит транспорт, не ходят машины, я все равно пойду. Пешком 25 километров к вокзалу от окружной. И Аня мови, что она осталась с ним, але по длушим часе, по кільку длугих бардзо днях, кеды мусяла укрываться целый час в пивницах и ночевать в якихсь схронах, то он переразила такие жичи, мови, что мусяла жить так направда, как шур, крыянся по якихсь пивницах, и постановила, что будет выезжать. Шла на пехоты 25 километров, потому что один транспорт в Киеве, там не, в Харькове не ходит. Удалось ей достать до почонку и доехала тут и до Львова. Я видела наши танки, и очень доброжелательные были танкисты. Они показали мне дорогу в обход, к вокзалу пешком. Помогли ей украинцы-панцерни, которые показали ей, в який способ можно трафить до дворца. Мой сын так и оставался в Харькове, но я очень плакала. Я звонила из Польши, и он все-таки сел на поезд, и сейчас он во Львове. Ей сын очень не хотел ехать, но матка с льзами и иными разговорами удалось ей переконать его, чтобы он приехал до Львова. Остаточно и сейчас, правдоподобно, чека на поезд, чтобы ехать туда. Я была в шоке, я не могла ему позвонить. Я встретила Илью, и он мне очень хорошо объяснил, он меня успокоил, где можно вставить карту. Я очень благодарна польскому городу и стране, которая так хорошо нас приняла. Она мови о тим, що не віджала, в який спосіб може ще з ним сконтактувати, але споткала мене, і я їй помогла знайти карти СІМ. Тут ж нема значення, але окей. Карти СІМ тут є повсякчас доступні, в кожному разі. І вона є незвикле вдячна народові польському і Польщі за так незвикле прийняття тут. І просто прагне виразити свою вдячність і вдячність всіх інших ухочців з України. Моему сыну было очень жаль. Он сказал, что на вокзале было очень тяжело и давили даже маленьких детей. И это было ужасно. И что наши полицейские помогали детям и женщинам, расталкивали дубинкой, чтобы их провести. Там на дворцу в Львове есть незвыкле ченшко, поневаш... Там є такий щиск, що черпен і правдоподобно гинув, знаючи життя, на тим дітей, там, через щиск на дворцу в Львові. І поліція розпиха людей, щоб робити прийшття, вживаючи сили конкретно, щоб зробити прийшття для дітей в якийсь спосіб, щоб їх оцалити. Но ситуація там є трагічна, треба то признати, то є зрозуміло. Я встретила свою знакомую, она жена архитектора, 2 месяца назад. Она продала квартиру и уехала, сказала, будут военные действия. Я сказала, даже если будут действия, неужели русские будут стрелять по мирным домам? Это абсурд. А теперь я просто в шоке. Бомбят школы, роддома. Никто не мог это подумать. Власне, мови, що її знайома, яка є архітектом, спродала своє мешкання кілька місяців тому і виїхала, і мовила, що буде війна. І ніхто не вірив. Але зараз Аня є в шоку, бо є війна. І втеді Аня мовила, що прежде росіяни не будуть атакувати чи бомбардувати цивілів. А однак атакують зараз, бо бомбардують школи, бомбардують жлобки, шпиталі, різні інші речі. І то є переражаюче. Не все родственники украинских граждан, которые живут в России, верят, что это делают русские. Некоторые верят, что это украинцы сами себя бомбят. Мы не бомбим свои школы, мы не бомбим свои роддома, мы этого не делаем. Пожалуйста, прекратите это. Власне, Аня, мы вижу, это кревни...
rodzin, które są na Ukrainie i które znajdują się w Rosji, oni nie wierzą, że Rosjanie bombardują te szkoły, robią to, te rzeczy i atakują ludność cywilną. I oni uważają, proszę państwa, że to robią sami Ukraińcy, że sami Ukraińcy bombardują swoje szkoły, żłobki, szpitale i tak dalej. I właśnie Ania mówi, że nie, tak nie jest, bo Ukraińcy tego nie robią. I apeluję do wszystkich, żeby to przestało i żeby świat powstrzymał to szaleństwo. Независимо от социальных слоев, ментального, биологического возраста, люди любого мышления и любой принадлежности к любой деятельности должны понять, что это дикость и бесчеловечная, это хуже. Я не знаю, как это назвать. Ни в одной войне такого не было, чтобы не давали коридора детям. Właśnie Ania mówi, że wszyscy ludzie na świecie, niezależnie od ich poglądów, rasy, religii i każdych innych podziałów, muszą zrozumieć, że tą wojnę koniecznie trzeba zatrzymać i ta wojna jest wynaturzeniem, którego jeszcze nie było, ponieważ nawet nie dają zielonych korytarzy, nie dają przejść nawet dla dzieci. Я очень потрясена, насколько доброжелюбный польский народ. Я хочу сказать вам огромное спасибо. Я остановилась в школе, мне там очень понравилось. Мне жаль было даже уезжать. Спасибо большое. Ona pragnie jeszcze raz podziękować narodowi polskiemu za tą pomoc i życzliwość i gościnność, którą okazujemy wszystkim uchodźcom. Dziękuję. Спасибо вам. Спасибо. До свидания.